I teraz zapraszam na omówienie tych podciętych skrzydeł. Zapraszam do panelu skrzydła podcięte czy gotowe do lotu. Bardzo się cieszę, że do prowadzenia tego panelu zgodziła się przystąpić Justyna Suchecka-Jadcza, którą wszyscy dobrze znamy i strasznie się cieszę, że ostatnio częściej się widujemy na różnych rzeczach, gdzie się pojawia też Wikipedia. I wiemy też, że sama edytujesz co jakiś czas, czy próbujesz, więc jesteś nasza. Ale trzeba śmiało edytuj, a my poprawiamy. Bardzo się cieszymy i zapraszamy Justyna Suchecka-Jadczak i nasze gościnie Aleksandra Czetwertyńska z Centrum Cyfrowego. Tak. Jakoś Magdalena Brewczyńska, reprezentująca tu dzisiaj bibliotekę w szkole, ale też kompetentnego nauczyciela, redaktorka. I nasze wikitekowe postaci, czyli trenerka wikiteki Iwona Pietrzak-Płachta z wypożyczalni skrzydeł w Pliszczynie. I Justyna Radomińska z Biblioteki Liceum Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim. I chciałam też wspomnieć, że biogramy wszystkich osób, które dzisiaj się tutaj pojawiają, są dostępne na stronie wikiszkoła.pl konferencje, jeszcze w jakichś różnych też na postach, także można się zapoznać szczegółowo. I zapraszam. Dzięki, Klara. Możesz paniom oddać, żeby się mogły dzielić dalej, bo mamy cztery mikrofony na pięć osób, żeby było takie gorące krzesło i żebyśmy chciały ze sobą dyskutować. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Dzięki, Klara, że tak pięknie o mnie powiedziałaś. Ja Państwu wyjaśnię, co mnie skłoniło do edytowania Wikipedii. Może to będzie też dla kogoś inspiracja. To znaczy, ja edytuję biogramy moich koleżanek. Jak widzę, że jest jakaś dziennikarka, pisarka, artystka, która nie ma biogramu, to wchodzę i piszę. I założę Mam tylko jedno konto dla mężczyzny, przy czym używam słowa koleżanki bardzo swobodnie, dlatego że części tych osób w ogóle nie znam, ale podziwiam ich pracę i nie mogę się nadziwić, że ich tam nie ma. Tak jak nie mogę się nadziwić, jak przeczytałam pań biogramy. My się umówiłyśmy przed spotkaniem, że będziemy mówić do siebie po imieniu, chociaż na żywo w takim składzie widzimy się. O, właśnie, bliżej, milej, tak. Zachęcamy, ściśniemy się, będzie dobrze. Klara was przedstawiła tak bardzo zdawkowo, ale ja mam nadzieję, że to pierwsze pytanie i to, od czego zaczniemy, troszkę pozwoli wam przedstawić te wasze działania już w praktyce. Bardzo chciałabym, żebyście państwo myśleli o tym spotkaniu jako rozmowę też z wami, więc na pewno będzie okazja do zadawania pytań na koniec, ale jakby coś się w trakcie urodziło, to jak w szkole ta ręka do góry bardzo pomaga, będę do tego zachęcać. Wiem, że wolontariusze wikipedyści są z nami online, więc gdyby coś pojawiło się w sieci, na pewno nam przekażecie, nie? Że coś jest do zadania, jak będzie jakiś bardzo ważny głos, więc Państwa zachęcam też do czynnego udziału. Myślę, że te dane dały nam wszystkim dużo do myślenia. Ja na przykład dopiero kiedy usłyszałam to, co pani doktor mówiła, zrozumiałam, że rzeczywiście wszystkie trzy biblioteki szkolne, z którymi miałam do czynienia, miały jedno pomieszczenie. Jak pani to mówiła, to zrobiłam takie: Jezu, wow, naprawdę, to jest jedna mała sala, a trzeba zrobić tam tak wiele rzeczy, ale umówiłyśmy się, że ja najpierw zacznę od rzeczy, które nie będą do narzekania. My ponarzekamy też na pewno, bo te dane, panie się uśmiechają, ale to będzie takie no, słodko-gorzkie pewnie rozmawianie. I dlatego chciałabym zacząć od ciebie, Iwono. Dlatego, że wypożyczalnia skrzydeł w Pliszczynie to jest coś, co doskonale odpowiada, mam nadzieję, na tę część o dawaniu wiatru w skrzydła, o budowaniu skrzydeł. I chciałabym, żebyś opowiedziała, zaczęła od tego, co to właściwie jest i co to dla ciebie jest przede wszystkim. Więc słuchajcie, ja jak pojawiłam się w swojej szkolnej bibliotece 22 lata temu, to ona wyglądała zwyczajnie jak właściwie każda szkolna biblioteka. Ale ponieważ ja zawsze myślałam o sobie nie jak po prostu o bibliotekarce, tylko o kimś, kto, powtarzam, to wiem, jak ktoś mnie zna, to jakby zna tą moją ideę. Ale jak ktoś nie zna, to jest bardzo ważne, bo ja o sobie myślałam właśnie nie jako o po prostu bibliotekarce, tej podajniczce książek, tylko o kimś, kto trochę jak wróżka albo niewidzialna ręka podkłada właściwą książkę właściwej osobie we właściwym czasie, żeby uleczyć duszę albo dmuchnąć w skrzydła.
A poza tym jeszcze widziałam w ogóle książki jako takie lekarstwa, tak? Te książki apteczki, książki plasterki na różne nasze dolegliwości. I pomyślałam, że one, że te książki mogą być skrzydłami, które rzeczywiście w różne światy nas potrafią zabrać, zupełnie bezpłatnie. Ja to nawet sobie myślałam, że to jest takie chytre trochę, bo przychodzą do biblioteki uczniowie, którzy nie muszą tam być. Przychodzą, bo czegoś szukają. I my tak sprytnie możemy im jakieś treści podłożyć, tak, żeby oni nawet nie wiedzieli, że my tak czymś tam dmuchamy, tak, w te ich skrzydełka. Tak to sobie wyobraziłam i dlatego powstała wypożyczalnia skrzydeł, bo po pierwsze te książki jako skrzydła, które zabierają nas w różne krainy słowa, ale dla mnie druga bardzo ważny, jakby drugi bardzo ważny element wypożyczalni skrzydeł to jest dmuchanie w skrzydła dziecięcych potencjałów. Bo szkolne biblioteki mają ogromną moc, ogromną, wspierania tej funkcji edukacyjnej, wychowawczej szkoły. My nie musimy konkurować z bibliotekarzami tablicowymi, ale my mamy przestrzeń i czas dla uczniów szkoły i bardzo pięknie możemy te funkcje szkolne wspierać. No i tak to sobie wymyśliłam, że to będzie wypożyczalnia skrzydeł tych książkowych, ale też tych skrzydeł dziecięcych potencjałów, bo biblioteki dzisiaj nie mogą być miejscami tylko dla książki. One będą miejscami do animacji kultury. Tam uczniowie będą chcieli przychodzić, żeby pobyć. Żeby z nami pobyć, żeby ze sobą pobyć, żeby to były takie, ja chciałabym, żeby to były takie przestrzenie, gdzie na tej pędzącej autostradzie nauki szkolnej, żeby był taki przystanek, który można otworzyć, takie drzwi magiczne, które się otwiera i tam jest po prostu trochę inny świat. Ten inny świat to jest taki świat marzeń, jak mailowałyśmy przed spotkaniem Justyną, Iwono, proszę podziel się mikrofonem z Justyną, tak. Przepraszam, że to zdradzę, bo bardzo mi się spodobało to określenie. Justyna jest doświadczoną nauczycielką języka polskiego, nauczycielką dyplomowaną, od niedawna bibliotekarką i użyłaś w mailu do mnie takiego określenia, że możesz być aktualnie ekspertką w kwestii nielotu, ale wydaje mi się, że to nie jest do końca prawda, bo przecież miałaś wiedzę o tym, jak ten zawód wygląda, a jednak zdecydowałaś się na to, żeby tą bibliotekarką też zostać. Co cię skłoniło do tego? I czy to naprawdę jest ten nielot? Bo wydaje mi się, że tam jednak czułaś wiatr, jak wybierałaś tę drogę. Tak, rzeczywiście trochę tak jest. Ja jestem bibliotekarzem z bardzo małym stażem, dopiero od roku. Cały poprzedni rok pracowałam też jako bibliotekarka, dalej jestem nauczycielem polonistą. Poszłam do biblioteki w związku z własnymi kryzysami zawodowymi. Ja już trochę nie chciałam czytać Przestróg dla Polski Stanisława Staszica w kółko i pomyślałam, że sposobem na to, żeby ze szkoły nie odejść zupełnie, właśnie jest pójście do biblioteki. Bo w swojej pracy polonistycznej jestem takim nauczycielem, który podejmuje różne działania i wierzy w to, że młodzież się uczy nie tylko w szkole, ale poza szkołą. I jakby pomyślałam, że biblioteka jest rzeczywiście przestrzenią właśnie na to, żeby pozwalać uczniom, użyję tej metafory po prostu, tak, rozkładać te skrzydła i latać. Ale troszkę niestety pracuję w takiej przestrzeni, o której Iwona powiedziała, że jest zwykłą biblioteką i ja się tutaj świetnie w tym raporcie odnalazłam w tych wszystkich trudnościach, w tych wszystkich nielotach właśnie. I mam nadzieję, że uda mi się otworzyć drzwi biblioteki. Mimo, że jest to trudne. Kiedy patrzyłaś na te raportowe przeszkody, to o których myślałaś w kontekście swojej pracy? Co widzisz przede wszystkim? To są pieniądze, czy to jest bardziej skomplikowane? Ja myślę, że to jest bardziej skomplikowane. Oczywiście kwestie finansów, wyposażenia biblioteki, one są bardzo ważne, bo kiedy nasza biblioteka została odremontowana, oznacza to, że nie ma pieniędzy na książki. Ładny budynek, puste półki.
To znaczy one na szczęście nie są puste, bo biblioteka jest pod względem lekturowym dobrze wyposażona. Naprawdę mamy dużo takiej nowej literatury, może nie najnowszej, ale nowej na pewno. Nie tylko jakieś stare lektury. Więc, ale ten brak pieniędzy nam dokucza, ale niestety jesteśmy, jak mówimy tutaj, że siłą biblioteki są bibliotekarze, no to niestety muszę trochę powiedzieć, że i przeszkodą dla rozwoju biblioteki są bibliotekarze. Zostańmy z tą myślą. Ja bym chciała, żebyśmy do niej za chwilę wróciły, ale też wykorzystam to, żeby Ola do ciebie się zwrócić, dlatego że my się przecinamy przy różnej maści organizacjach pozarządowych. Ja mam takie doświadczenie, popraw mnie, jeśli masz inne, mam nadzieję, że masz inne, że spotykamy się ciągle w tym samym gronie, że spotykamy się właśnie z takimi osobami jak Justyna i Iwona, że masz w swoich projektach bibliotekarzy i bibliotekarki, chyba głównie bibliotekarki, bo to też sfeminizowany zawód, którym właśnie się chce, którzy szukają tego wiatru. To chyba nie jest reprezentatywna próba, co? Dobra, więc po pierwsze faktycznie nawet jak zobaczyłam program dzisiejszej konferencji, to pomyślałam, o, same znajome nazwiska. Miałam absolutnie taką myśl, ale ja akurat z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o pracę z bibliotekarkami, ponieważ my faktycznie w Centrum Cyfrowym prowadzimy od trzech z kawałkiem lat projekty dla bibliotek i bibliotekarek, mam poczucie, że to jest właśnie grupa, której się bardzo chce. I może to jest naiwne i może to jest moja perspektywa, ale liczba osób, które do nas przychodzą, które się zgłaszają do nas, do projektów, które, czy nawet do pojedynczych działań, na zwykły webinar, ten odzew jest bardzo, bardzo duży. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce, bo ja to porównuję trochę z pracą z nauczycielami i nauczycielkami. Wydaje mi się, że jednak ta siła bibliotek jest ogromna i ja mam jakąś taką wielką wiarę w to, co się dzieje wokół bibliotek. I nawet też myślałam o tym tytule tego podcinania skrzydeł, że ja tak niedużo mam do powiedzenia na temat podcinania skrzydeł, że ja jestem bardzo mocno w takiej sytuacji, w której widzę, że te biblioteki i bibliotekarki, osoby, które tam pracują, właśnie bardzo te skrzydła rozwijają, więc jestem tak na tej drugim końcu. A co stoi na przeszkodzie w dotarciu do tych, których jeszcze z wami nie ma? A, to ciekawe pytanie. Myślę, bo tu jest takie, wiesz, tu są właśnie, powiedziałaś, znajome twarze, a co z tą resztą? A co z tą resztą? No właśnie, to jest dobre pytanie. Myślę, że to jest pytanie uniwersalne, jak mówić do nieprzekonanych, i to jest takie pytanie, do którego wracamy przy różnych tematach. Na pewno gdzieś tam też jest kwestia pieniędzy, jest kwestia też samej struktury, to znaczy zwłaszcza pewnie jeżeli chodzi o biblioteki szkolne, które mają nad sobą dyrekcję, która zajmuje się zupełnie czymś, również czymś innym, nie tylko bibliotekami jako takimi. Później samorządy i tak dalej, cała ta struktura pewnie dotarcia jest zupełnie inna. Ja myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie tak realnie. Znaczy, to nie jest jakaś realna przeszkoda, którą możemy sobie teraz nazwać i ją pokonać albo poddać się. To jest po prostu bardzo dużo, dużo czynników i to jest kwestia pracy pewnie na lata, albo pracy, która się nigdy nie skończy. Zawsze będzie ktoś, kto będzie chciał robić coś inaczej, coś po swojemu, coś albo nie robić. I myślę, że to jest zupełnie naturalne i tak wygląda też trochę świat. Zastanawiam się, na ile w ostatnim czasie wpływ na to, że niektórym nie chce się robić, czy nie mają przestrzeni, żeby rzeczy robić, bo to często nie jest kwestia siły i chęci. Jest ogólne zniechęcenie wokół oświaty, o którym też na pewno porozmawiamy. Zresztą te badania to sugerowały słowo wakaty, pojawiło się nie bez powodu. Mam wrażenie, że biblioteka to jest takie miejsce, które właśnie ratuje przed brakiem fizyki, albo to pójdźcie do biblioteki, albo to poczekacie w bibliotece. Nie zawsze to jest dobre, czasem jest rozwijające skrzydła, czasem jest karą i o tym na pewno porozmawiamy, ale Magda, chciałabym, żebyś ty powiedziała coś, co mam nadzieję doda skrzydeł, bo kiedy też, widzicie państwo, to mailowanie przed bardzo pomaga, bo nagle się okazuje, że komuś coś zapada w pamięć. Pojawił się wątek sieciowania, tego, z kim biblioteki współpracują, i oczywiście możemy to rozpatrywać w kategoriach instytucjonalnych i organizacyjnych, ale to, co chyba jest dla ciebie ważne, to kwestia wspólnotowości.
Jakiego wiatru dodaje się ciowanie? I skąd? Wiesz co, zanim do tego przejdę, to chciałam jedną rzecz powiedzieć. Bo tutaj o tych wysoko latających i o tych nielotach, ale wiecie co, co się łączy. Mają skrzydła na sobie. Obie panie. Nie wiem, czy to był zabieg celowy, ale coś się zadziało, więc ja myślę sobie, że to jest kwestia czasu, kiedy my tam wszyscy, wiecie, odlecimy, ale tak pozytywnie. Byle nie za daleko. Jak Ikar. Dobrze. Więc tak, wychodzimy z założenia, że nie spalimy sobie tych skrzydeł, nie przypalimy za bardzo, ale że będziemy działać. I teraz tak, o tym sieciowaniu, o tej sieciowości i tak dalej. Dla mnie bardzo ważna jest idea takiej działania społecznościowego. Ja nie wiem, czy wy zauważyliście, co się zadziało na początku. Najpierw były rozstawione te krzesła tak dosyć szeroko, a w pewnym momencie myśmy się tak zbliżyły, no nie, do siebie. Pewnie wiele przyczyn tutaj można upatrywać, ale to, co jest ważne w kontekście takiego środowiska bibliotekarskiego, to wydaje mi się właśnie to poczucie wspólnotowości. To, że my jesteśmy razem, to, że podejmujemy wspólnie różnego rodzaju działania i to, czego mi strasznie zabrakło w raporcie, to właśnie to, o czym też Justynie napisałam. Zabrakło mi tam siostry bibliotek szkolnych, czyli bibliotek pedagogicznych. Czy są tutaj może przedstawiciele bibliotek pedagogicznych? Można się pochwalić. Pierwszej ławce, oczywiście. Oczywiście, słuchajcie, jesteśmy. Ja mówię jesteśmy, bo ja też przez pewien czas pracowałam w bibliotece pedagogicznej. I taki smutek trochę naszedł na mnie, dlatego że to, słuchajcie, to są siostry z tego samego resortu. To są jednostki, które bardzo silnie mogą się wspierać w tworzeniu właśnie takiej społeczności, wymieniać się doświadczeniami i tak dalej. Ostatnio miałam przyjemność też uczestniczyć w takiej konferencji, gdzie prelegentką była bibliotekarka szkolna Agnieszka Halicka i mówiła do bibliotek pedagogicznych. Słuchajcie państwo, okazuje się, że tak naprawdę my możemy bardzo mocno tutaj wymieniać się doświadczeniami, różnego rodzaju też inspiracjami i tak dalej. Co jeszcze świadczy o tej społeczności takiej, chociażby to, z jakiego ramienia też jestem tutaj, słuchajcie, biblioteka szkolna. To jest niesamowite miejsce. Oczywiście czasopismo jak najbardziej, ale wyjątkowe miejsce, które gromadzi wokół siebie właśnie społeczność nauczycieli, bibliotekarzy. I coraz częściej, słuchajcie, zaczynają zaglądać tam też nauczyciele, przedmiotowcy, dlatego że jest to miejsce, które inspiruje. Gdzie my wzajemnie przekazujemy sobie różnego rodzaju pomysły, ale też tworzymy właśnie taką społeczność, która daje sobie bardzo wiele, wspiera się w tych trudnych sytuacjach, tak? Bo absolutnie ja tutaj nie chcę zaprzeczać wynikom badań, zresztą też mam bezpośredni taki jak gdyby spojrzenie na to, co się dzieje, ale to wsparcie, to, że jesteśmy razem, to, że są te sprzęty w różnych innych miejscach, które my możemy wykorzystywać, no to jest ważne. To jest po prostu ważne. Zdradzę państwu sekret, państwo się na mnie nie obrazicie i wyjdziemy stąd dalej się lubiąc. Jest 2012 rok, jestem młodą dziennikarką Gazety Wyborczej w Poznaniu. Piszę tekst na ogólnopolskie strony gazety, nieświadoma tego, co się za chwilę stanie. Jest to tekst o tym, że jest sobie taki samorząd w Wielkopolsce. To jest tekst informacyjny, to nie jest tekst, że to super albo że to nie super, który postanowił wszystkie biblioteki szkolne przerobić w biblioteki publiczne. Jarocin, nie musicie państwo szukać w Google. Wiemy, no właśnie. Co się dzieje po tym tekście? Jestem, przypominam, młodą, początkującą dziennikarką. Adam Michnik zostaje zasypany listami, że należy mnie natychmiast zwolnić, że to jest jakiś wielki skandal, że dlaczego my promujemy takie rzeczy. To było 10 lat temu, więc wierzę, że wiele się zmieniło. I chciałam was zapytać, dziewczyny, o wasze perspektywy. Czy ten konflikt na linii biblioteka publiczna, biblioteka szkolna w ogóle istnieje w waszej świadomości? Czy to jest coś strasznie indywidualnego? Bo z badań i z tego, co widzieliśmy, że to jest jedno z głównych jednak miejsc, z którymi współpracujecie. Czy to jest moje nieszczęśliwe wspomnienie sprzed dekady, o którym w ogóle nigdy nie słyszałyście? To wiesz co, ja chcę zapytać, konflikt? No więc właśnie na to liczyłam. Jaki konflikt? Znaczy, ja chyba powiem, każdy z nas ma różne doświadczenia, tak? Ja będę mówiła o swoim doświadczeniu. Nigdy nie czułam jakiejś konkurencji z biblioteką publiczną, tak?
Powiem więcej, ja jestem jakby ciągle na linii współpracy biblioteka szkolna pedagogiczna. Najbliższa moja biblioteka, taka, o publicznej mówimy, tak? Chciałam powiedzieć publiczna. Najbliższa moja publiczna biblioteka to jest biblioteka gminna, z którą ja bardzo współpracuję i to promowanie czytelnictwa to jest nasz wspólny cel. I nigdy nie pomyślałam o tym, że może być jakoś inaczej, no bo inaczej, czyli jak? Bo my mamy różne narzędzia i to jest piękne, że potrafimy się tymi narzędziami dzielić. Biblioteki publiczne mają trochę inne finansowanie. Nie oszukujmy się, biblioteki szkolne nie są na pierwszym miejscu szkolnych priorytetów finansowych. Więc my zawsze gdzieś na końcu w tym ogonku do pieniędzy, ale my mamy kogo innego, my mamy uczniów, tak? My mamy czytelników tak pod ręką, że tak powiem, tak? Oni nie muszą specjalnie przyjść do biblioteki, tylko oni są w szkole, a my jesteśmy szkołą, więc my ich mamy. I jakby to był taki pierwszy front, na którym my się wspieraliśmy, tak, że jak biblioteka publiczna organizowała spotkanie autorskie i trochę się bała, czy przyjdzie ktoś, żeby posłuchać tego autora, autorki, to ja zawsze byłam w pogotowiu i wspierałam, tak, bo wtedy no, ja uważam, że razem możemy wszystko, a pojedynczo możemy nic. A co ty zyskujesz na tej współpracy? Co twoja biblioteka zyskuje na tym, że wy jesteście w kontakcie? Bo oni to już wiemy, że siódmą B na widowni na spotkanie autorskie. No wiesz co, ja mogę zaprowadzić dzieci na spotkanie autorskie, na które ja nie mam pieniędzy. Tak? I to jest świetne. Moja biblioteka publiczna jest też, jakby mieści się w budynku gminy, czyli organu prowadzącego szkołę. Więc to też zbliża do osób, które decydują o tym, jak wygląda oświata na terenie gminy. I, no i to też jest bezcenne, tak? Bo jesteśmy blisko tego źródła. No tak, no i jest, u mnie jest tak, jak jest, tak? Ja nie będę narzekać, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że bywa inaczej i że bywa bardzo trudno, mam tego świadomość. Natomiast mi, znaczy szczęśliwie się ułożyło, że ja mogę mówić o dobrych rzeczach. Ja liczyłam na to, że tak właśnie sprowokuję tym pytaniem. Justyna, jak twoje doświadczenia ja wyglądają? Ja też dobre rzeczy tylko dołożę, tak? No bo biblioteka pedagogiczna w Mińsku jest i biblioteka miejska, i biblioteka pedagogiczna i z obiema współpracujemy. Biblioteka miejska jest naprawdę fantastycznym miejscem, więc szkoła, może nie tyle biblioteka jako biblioteka sama, ale szkoła rzeczywiście współpracuje. Ja też współpracuję w jakiś sposób z biblioteką miejską, więc się wymieniamy jakby tymi doświadczeniami i też jeśli już na przykład mnie ktoś kojarzy, tak, z jakichś spotkań autorskich w bibliotece, to się przekłada na moje funkcjonowanie w bibliotece, bo przychodzą dzieci i rozmawiają i pytają i to jest ta wartość. Biblioteka pedagogiczna pomaga rozpowszechniać różne działania szkolne biblioteczne. Jeśli w mojej bibliotece we współpracy z nauczycielami, na przykład historii, organizowane są takie duże projekty typu tam Dzień Międzywojenny w szkole z odgrzebywaniem materiałów dawnych, czy panie bibliotekarki realizowały wspólnie z nauczycielką historii projekt Matura 1935, to biblioteka potem pedagogiczna także umożliwiła prezentację wyników tego projektu. Więc to jest naprawdę super. W tym raporcie usłyszeliśmy między innymi, że 69% bibliotek nie prowadziło działań dla osób ze społeczności szkolnej. I zastanawiam się w kontekście tego, co wy powiedziałyście, czy to nie jest czasem tak, że po prostu części tych działań sami bibliotekarze i bibliotekarki nie postrzegają jako działania dla osób z zewnątrz. To znaczy właśnie zrobiliście coś w szkole, ktoś to gdzieś pokazał, ale dla was to cały czas jest praca. Ale z drugiej strony, czy może są jakieś przeszkody, a może po prostu ten cel jest postawiony gdzie indziej i nie ma potrzeby wychodzenia poza grupę uczniów? Jak to wygląda z tej perspektywy? Myślę, że trochę jest tak, że rzeczywiście czasem sami sobie nie zdajemy sprawy z tego, że robimy jakieś działania, z którymi można
szerzej wyjść, albo to są tego typu działania. I myślę, że trochę nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby promować. Tutaj w tych raportach były na przykład informacje o profilach społecznościowych bibliotek. Dla mnie to jest szał. U nas nie ma czegoś takiego. Założyłyśmy parę lat temu profil szkolny na Facebooku, w mediach społecznościowych. I on jest taki aktywny i obserwowany. Ale biblioteki osobno? Nie. To ciekawe. O, widzę, że tak. Proszę, proszę, Iwona, proszę. No to ja znowu się zadziwię, tak? Znowu się zadziwię. Ale to zadziwianie się jest twórcze i fajne, więc... Dlatego, że ja sobie myślę, ale jak to bez profilu, tak? Bo... Wracasz do domu i... Jak to bez profilu, bo tak naprawdę profil to jest miejsce, gdzie poza tym, że w szkole jesteśmy ze swoimi uczniami, to jesteśmy też z nimi poza szkołą. Nie ukrywam, że to, co się zadziało na moim profilu bibliotecznym, zadziało się z powodu pandemii, tak? Bo to był taki przełom, który obudził w nas potrzebę, to znaczy we mnie. Ja powiem za siebie. Ja poczułam, że jeżeli jesteśmy w szkole, tak na żywo, no to my jesteśmy tymi nośnikami myśli, tak, pomysłów dla naszych uczniów. No ale jeżeli uczniów nie ma w szkole, tak, bo jest pandemia, to co nim będzie? Będzie nim profil wypożyczalni skrzydeł. I od kiedy powstał, to stał się takim miejscem, które pozwoliło nam przetrwać czas kryzysu pandemii. Pozwoliło nam przetrwać bez książek, ale przede wszystkim bez siebie. Bo ja poczułam, że ja za moimi czytelnikami tęsknię i ja bardzo potrzebuję z nimi mieć kontakt. I Facebook był czymś jakby pierwszą myślą, dlatego że to jest medium, które pozwala na interakcję taką szybką. Nawet jeżeli zrobią lajka, tak, to ja już wiem, że oni są tam z drugiej strony. I ja dzisiaj wiem, że profil wypożyczalni skrzydeł jest dla uczniów przede wszystkim też, ale jest miejscem inspiracji dla środowiska, tak? Bo my możemy siebie podglądać, możemy się inspirować, czerpać ze swoich pomysłów i to jest piękne, bo to daje ten wir, który pozwala jeszcze wyżej i wyżej lecieć, tak? No dobrze, Magda, ja wiem, że ty chcesz zabrać głos, więc ja ci tylko jeszcze dołożę pytania. No bo ja się często spotykam i absolutnie to rozumiem, żebyście nie odebrały tego jako jakiś przytyk czy zarzut. Absolutnie jest to dla mnie zrozumiałe, że przychodzi taki moment w życiu nauczyciela, nauczycielki, również nauczyciela, nauczycielki, bibliotekarza, kiedy oni mówią po prostu tak, super byłoby mieć ten profil, ale kiedy, ale za co, ale to wymaga wielkiej pracy, której nikt nie widzi i nikt nie docenia. I to nie bierze się oczywiście z tego, że nikt nie widzi, nikt nie docenia, tylko z jakiegoś takiego poczucia zniechęcenia i frustracji, który myślę, że w pandemii z jednej strony to się uwolniły takie wspaniałe inicjatywy, ale z drugiej narastało takie przekonanie, że w tej edukacji to ciągle jest tylko gorzej i trudniej i jak nam się kończy jeden problem, to zaczyna drugi. I Magda, chciałabym, bo już mogę oczywiście powiedzieć wszystko, co chciałaś, ale też z perspektywy ciebie jako no, trenerki tych kompetencji cyfrowych społecznych, czy ty też masz taki feedback, czy raczej trafiają już do ciebie ludzie, którzy już zapomnieli o tym zniechęceniu i wbrew wszystkiemu, jak te siłacze i siłaczki, właśnie tak jak dziewczyny, będą robić rzeczy. Najpierw chciałam się odnieść do tego, o czym dziewczyny mówiły. Śmiało. Dlatego, że zobaczcie, no z jednej strony właśnie to, o czym Iwona też mówiła. Takie, dla mnie to jest takie wyjście trochę z cienia, czyli pokazanie tego na zewnątrz, co robimy. I tutaj wokół tego od razu też, no ja jak mantrę będę tutaj powtarzała, czyli budowanie tej właśnie społeczności i tak dalej. Wokół tego zbudowała się pewna społeczność. Świat się dowiedział bibliotekarstwa, i nie tylko, co jest ważne, o tym, że takie fantastyczne rzeczy można robić w szkołach. Często wydaje mi się, że te
też jest tak, że dużo robimy w swoich miejscach pracy, ale o tym nie mówimy. I to jest chyba jakiś tam podstawowy też błąd, dlatego że im więcej nas widać, im więcej o nas mówią i tak dalej, to tym bardziej mamy szansę na to, żeby coś się w naszej pracy zmieniło. Czyli chwalić się. Chwalić się, tak, tak. Ja wiem, że my to tam gdzieś mamy takie zakodowane, że dla nam jest trudno to robić. Natomiast wydaje mi się, że pandemia nas bardzo mocno też otworzyła, mimo tego, że byliśmy zamknięci w domach, ale otworzyła nas właśnie cyfrowo. I teraz tak, jeżeli chodzi właśnie o te kompetencje cyfrowe, mi się wydaje generalnie, że nauczyciele bibliotekarzy i bibliotek szkolnych i pedagogicznych to jest jedna z najlepiej wykształconych grup zawodowych. Dlatego, że tak jak patrzyliście tutaj na wyniki tych badań, to zobaczcie, to są osoby, które prowadzą mnóstwo też innych, może nie przedmiotowych, ale takich zajęć, które wymagają tak naprawdę kompetencji wielorakich. I mówię, i nauczyciele to jest jedna z najlepszych bibliotekarzy i powtarzam to wszędzie i zawsze, naprawdę. Jeżeli chodzi o kompetencje cyfrowe, to pandemia bardzo mocno się przyczyniła do tego, żeby po prostu otworzyć się, żeby wejść jeszcze w inny świat, ten wirtualny. Żeby to już zacząć... było widać w tych danych. Tak, tak, żeby zacząć właśnie więcej robić i tak dalej. I teraz to już jest tylko krok do tego, że no coś potrzeba, to też bardzo mocno wybrzmiało w raporcie, potrzeba po prostu sprzętu. No i teraz skąd ten sprzęt tutaj, żeby mieć na czym pracować, słuchajcie. No jest ten projekt Laboratoria Przyszłości. Ja sobie tak myślę, bo tutaj może się mylę, może się ze mną nie zgodzicie, ale cały czas my zamykamy się w takim kręgu tego takiej czterech ścian biblioteki, tego co jest tam w środku, ale tak naprawdę mamy do wykorzystania wszystko to, co jest na terenie w ogóle szkoły, tak? No bo jesteście pracownikami szkoły, więc jeżeli pojawiają się laboratoria przyszłości, no to warto z nich skorzystać. Ja mam kontakt tutaj z wieloma nauczycielkami, przepraszam, ale nauczycielkami, tak? Bibliotekarkami. Panowie nam wybaczą. Tak, teraz jesteśmy w większości. Które wykorzystują właśnie Laboratoria Przyszłości do fantastycznych działań. Gdzieś tam nagrywają audycje, robią różne fantastyczne rzeczy. My to będziemy właśnie też w Kompetentnym Nauczycielu, czyli w dodatku do Biblioteki Szkole, pokazywać, prezentować, inspirować. Tak, więc ja bym się tak tutaj nie do końca zgodziła z tym sprzętem, bo jednak wykorzystujmy to, co jest wokół nas. Ja myślę, że to może być kwestia perspektywy, bo mnie na przykład, tak jak wydaje mi się, że może być inny odsetek tych osób, które robią rzeczy poza szkołą, tak wydaje mi się na przykład, to jest ciekawe dla mnie i bardzo mnie zasmuciło, zaskoczyło, więc liczę na więcej, jak niewiele osób deklarowało, że robi działania z angażowaniem sprzętu uczniów i uczennic, to znaczy przyniesieniem rzeczy do siebie, bo przecież tak naprawdę wygląda tak większość lekcji cyfrowych, tak? Kiedy uczniowie wyciągają komórki, robią te wszystkie kahuty, quizwania, i co tam jeszcze nauczyciele i nauczycielki wymyślą. I zastanawiam się, czy to rzeczywiście w bibliotece jest tak rzadkie, czy raczej jest tak, że właśnie nawet nie nazywamy tego jakąś metodą edukacyjną. Brakuje tych wszystkich rzeczy co zawsze, czyli brakuje pieniędzy, jest frustracja, ale są fajni ludzie, jest sieciowanie, jest centrum cyfrowe. I Ola, z twojej perspektywy, co daje wiatr w żagle z tych waszych działań? Co wy dajecie nauczycielom i nauczycielkom w bibliotekach, że oni chcą z wami działać dalej, bo to się czuje cały czas. Ja tylko mogę powiedzieć, co mamy nadzieję, że daje i co mamy nadzieję, że bibliotekarki wynoszą. I też się odniosę od razu do tych badań, bo dla mnie było bardzo ciekawe to, że już nie pamiętam, w którymś momencie padła informacja, że właśnie nauczycielki i nauczyciele chcieliby nauczyć się, jak tworzyć cyfrowe materiały edukacyjne. I to jest taki nasz konik i faktycznie my to właśnie z nimi robimy, więc może właśnie w tym rzecz, że to są bardzo praktyczne narzędzia, praktyczne metody, które można sobie wziąć, wykorzystać. A przy okazji, ponieważ my pracujemy na otwartych zasobach, którymi można się dzielić, jest to fantastyczny sposób, żeby promować swoje działania z taką pewnością, że właśnie, że nie łamie się prawa, że można, że inni mogą skorzystać, więc pewnie to są takie dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony daje to możliwość promowania własnej biblioteki, z drugiej strony zwiększenia swoich kompetencji, a nawet z trzeciej jeszcze, mam jeszcze trzy palce, tak, z trzeciej strony robienia fajnych rzeczy w swojej własnej bibliotece, w swojej pracy. Żebym się też mogła podzielić z Państwem czymś pozytywnym.
Próbuję się od jakiegoś czasu z TikTokiem i tam nie ma lepszej grupy nauczycielskiej niż bibliotekarze i bibliotekarki. A nie szukałam, to samo mnie atakuje. Ten algorytm sam wie, że ja się będę zachwycała tym, jak pomysłowi i pomysłowe kreatywni są. To jest ten moment, w którym chciałam zapytać, czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie albo może odnieść się do tego, co mówiły nasze panelistki. Wspaniale, to ja się podzielę mikrofonem i postaram się nie rozwalić tego wszystkiego. Anna Mielczarek, ja reprezentuję Bibliotekę Pedagogiczną w Siedlcach. Przekażę koleżankom, bo jesteśmy macierzystą Biblioteką Pedagogiczną Biblioteki w Mińsku. Także przekażę te wszystkie pozytywne i miłe uwagi. I chciałam powiedzieć, że jestem, myślę, że dobrym obserwatorem, ponieważ 15 lat pracowałam w Bibliotece Uniwersyteckiej, a od dwóch miesięcy dopiero pracuję w Bibliotece Pedagogicznej. I to jest inny świat, inne horyzonty i nie miałam nigdy doświadczenia jako bibliotekarz szkolny, tylko jako mama. I tutaj chciałam trochę na to badanie spojrzeć tak matematycznie, ponieważ przytoczono, że przebadano ponad 400 bibliotek. Myślę, że to jest taka dobra próba reprezentacyjna dla ogólnej liczby w Polsce. I zauważcie Państwo, tam ponad 50% pracowała tylko jedna osoba. To jest coś niesamowitego. Ta jedna osoba robi zakupy, opracowuje zbiory, obsługuje czytelników, organizuje imprezy. To co? I co tam mówimy o jakimś podcinaniu skrzydeł? To jest taki potencjał. I jeszcze ciekawa rzecz. Większość tych osób to są z małych miejscowości. Rozumiem, mało uczniów, małe szkoły, ale druga ta ćwiartka to są miejscowości powyżej 500 tysięcy. Duże szkoły, duże przerwy i też jedna osoba. To jest no, coś niesamowitego. I jeszcze odniosę się do działań Centrum Cyfrowego. Miałam przyjemność brać udział w jednej edycji tworzenia tych otwartych zasobów edukacyjnych. I takiej zapalonej grupy, jak tworzyli nauczyciele ze szkół, bibliotekarze, to nie spotkałam jeszcze. Także dziękuję bardzo. Czy któraś z Pań chciałaby coś dodać? O, super. Dzień dobry, Agata Arkabus, Biblioteka Pedagogiczna w Częstochowie, ale również sekcja Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Biblioteki Szkolnej Pedagogiczne. Ja tutaj odniosłam takie wrażenie, słuchając tutaj pań, ale także słuchając tutaj prezentacji badań, że nauczyciele bibliotekarzy bibliotek szkolnych nie wykorzystują potencjału bibliotek pedagogicznych. Mówiąc tutaj, cały czas kręcimy się gdzieś tutaj wokół tylko ucznia i promocji edukacji czytelniczej i medialnej, a przecież wszystkie szkolenia, wykorzystanie multimediów, narzędzi tych cyfrowych, to właśnie my promujemy jako biblioteka pedagogiczna. I to nie tylko pod kątem, że promujemy w sposób taki, że one są, że one istnieją, tylko w jaki sposób edukacyjnie je wykorzystać, jakie przeprowadzamy szkolenia i w formie wideokonferencji, i jako Moodle, i stacjonarne, w bardzo różny sposób. I chcemy się z tą wiedzą z Państwem dzielić. Dlatego mam taką nadzieję, o czym powiem to później jeszcze w czasie swojego wykładu, że te biblioteki pedagogiczne będziecie wykorzystywać, ile się tylko da, bo my jesteśmy po to, aby służyć swoją wiedzą, swoimi kompetencjami i umiejętnościami. Mówiłam, to nasze siostry, słuchajcie. Proszę zobaczyć, co się wydarzyło. Drogie panie, wszystkie trzy, ale mamy dosłownie 3 minuty, więc w szkole. Dzień dobry, Katarzyna Wyskocka, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Luzinie. Ja adwocem, więc biblioteka szkolna korzysta jak najbardziej i współpracuje również z biblioteką pedagogiczną. W moim przypadku jest to Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku, filia w Wejherowie. I a propos szkoleń, szkolimy się tak, jesteśmy zapraszani, spotykamy się. Mamy sieć współpracy nauczycieli, bibliotekarzy w powiecie wejherowskim regularnie. No i osiągnięcia. Ja jako nauczyciel bibliotekarz też szkoliłam nauczycieli, bibliotekarzy w filii właśnie Biblioteki Pedagogicznej. Nie wyszło, ale to się dzieje. To tak samo jak z tymi osiągnięciami, przepraszam, nauczycieli, bibliotekarzy, że one były w jakimś takim niższym procencie, a świadomość wśród nauczycieli, bibliotekarzy jest taka, że no robimy to, ale czy o tym mówimy? Właśnie. No właśnie, dziękuję. No właśnie.
Katarzyna Paliga, Szkoła Podstawowa 29, Dąbrowa Górnicza. Ja mam wrażenie, że bibliotekarze to jest zawód kontrastów. Mamy tych, którzy robią jak orkiestra i mamy tych drugich. Oni też są. Niestety albo stety. Ale jeżeli chodzi o współpracę, to ja chciałam powiedzieć, że ja od lat współpracuję, ponieważ jakby sama wyszłam z biblioteki miejskiej. I dla mnie oczywiste jest, że tylko w grupie jest siła, bo my mamy zupełnie inne zadania. Zupełnie, jeżeli chodzi o miejską. W publicznej, naszą filię w Dąbrowie Górniczej nam zlikwidowano i mam teraz dopiero w Sosnowcu najbliższą filię. Natomiast nigdy nie zrezygnuję z tej współpracy, bo jak cokolwiek robię, to my to robimy wspólnie. Dzień dobry, Małgorzata Jednoralska-Józefczyk, Biblioteka w Bolszewie Szkolna, Biblioteka Motyli. Tak, właśnie z tego samego powiatu skrzydła, jesteśmy. Słuchajcie, znowu skrzydła. I ja chciałam, słuchajcie, powiedzieć, ja od roku jestem dopiero bibliotekarzem, ale i zaczęłam tworzyć Bibliotekę Motyli i magia Facebooka pokierowała mnie na wypożyczalnię skrzydeł i po prostu poczułam taki podmuch w moje skrzydła, tworząc teraz tą bibliotekę w mojej wsi, że po prostu przez rok biblioteka wygląda już zupełnie inaczej, nie chwaląc się, chwaląc się, dostaję taki feedback od lokalnej, od dzieci, od nauczycieli, że jak fajnie, że w bibliotece tyle się dzieje. Dziękuję bardzo. A wiecie, a może to jest tak, że jak ktoś przychodzi nowy, nie wie, że czegoś nie można zrobić, to to robi. A może wszyscy trzymajmy kciuki za Iwonę. Tak. Żeby otrzymała tytuł nauczyciela roku. Ja chciałam jeszcze tutaj a propos właśnie, że spotkaliśmy się, a jesteśmy z jednego powiatu, powiedzieć koleżance, że widzę i obserwuję, gratuluję. Sama jestem pod wpływem Iwony i jej skrzydeł, i jej wypożyczalni skrzydeł i u mnie już jest wypożyczalnia i to się wszystko kreuje, no ale chcę wyjechać po prostu jak na autostradę, więc nie chcę jeszcze frontować z czymś na pół bliska. Także wielkie brawa do pań. Ostatnia. Małgorzata Bykowska. Szkoła podstawowa 267 w Warszawie. Ja tylko tak chciałabym powiedzieć, że swego czasu tu się mogę poczuć jako prekursorka tych skrzydeł, ponieważ w 2006 roku wykreowałam bibliotekę pod czytającym aniołem, która mi w pewnym momencie z różnych powodów odfrunęła w nieznane. Aktualnie zajęłam się czytającymi misiami i kolekcjonuję tego typu rzeczy tak bardziej pod dzieci. No ale myślę, że te moje anioły gdzieś tam sobie latają po Polsce i czytają różne inne książki. To tyle w kwestii skrzydeł. I w drugiej, my to wszystko tutaj wiemy o tej współpracy. Problem jest inny. Ten problem istnieje. Ja w tym zawodzie jestem 35 lat i 35 lat cały czas walę głową w tą samą ścianę. To jest ściana men i to jest ściana men pod każdą postacią polityczną, bez względu na książeczkę partyjną. To jest kuratorium, gdzie też walimy razem z koleżankami od lat. To są wszelkiego rodzaju inne tego typu organizacje, których tutaj nie ma, a powinny być, ale bardzo się ładnie uśmiechną i tak jest od 35 lat, a my robimy swoje po prostu. Dziękuję bardzo. Jak wy się tu zaraz zaczniecie jeszcze bardziej sieciować i podkrywać, jak to jest z którego powiatu, to żadne ministerstwo wam nie przeszkodzi. A ja bym chciała wykorzystać na koniec, bo nie byłabym sobą. Jedna książka, którą ostatnio przeczytałyście, / wypożyczyłyście i polecacie. Raz, dwa, trzy. Ola pierwsza. Ja jestem w trakcie skuchy. Wróciłam do Hugo Badera. Słaboniową ostatnio czytam. Jezu, polecam. Rewelacja. Igen. Tak. A ja w trakcie noblistki lata bardzo polecam. Wielkie brawa.